Proszę bardzo, ze mną Żary i Szwed SWD. Siemanko. Siemanko. Siema Szwedu. Siema, cześć. Słuchajcie, wasz najnowszy album już niedługo będzie w sklepach. Właściwie dopiero niedawno go tak naprawdę skończyliście. No tak naprawdę to skończyliśmy go 3 dni temu. 2 dni temu oddaliśmy płytę do tłoczni, płytę matkę, tak. I no i gorący temat, że tak powiem, tak. Kto ostatni dogrywał wokale do płyty? Oprócz Marka? Kaczy Proceder. Czyli to był ostatni kawałek, który właściwie został dograny do tej płyty? Ostatni utwór pod tytułem Brudne ulice. Czyli najdłużej trzeba było czekać na Marka, tak po prostu, bo nie ma go w Polsce? No tak, trzeba było poczekać, jak tak naprawdę byliśmy tak umówieni, że wpada na ostatnią chwilę i robi wszystko z biegu i jak najlepiej oczywiście, tak? Fajnie to wszystko wyszło, będziecie mogli to niedługo usłyszeć. Słuchaj Żary, a jakbyś teraz miał jeszcze na przykład tak parę miesięcy, żeby jeszcze popracować nad tą płytą, to coś byś jeszcze do niej dodał, czy już uważasz, że ona już jest skończona i właściwie nic byś tutaj jeszcze nie dodawał? Nie, no to jest wiadome, że jak miałbym jeszcze parę miesięcy na pracę, to na pewno bym dodał jeszcze wiele rzeczy pewnie, tak? Przede wszystkim kawałków oczywiście, ale zamysł był taki, że robimy 14 numerów i tego się trzymaliśmy. Jak zaczęliśmy pracować nad płytą, to nie określaliśmy się, kiedy ta płyta wyjdzie, tak? Ale w momencie już tak naprawdę we wrześniu, na początku września, gdzie mieliśmy zrobionych już 10 numerów, wtedy mogliśmy się przybić na konkretną datę, tak? Czyli na 2 grudzień. No właśnie. A Szwedu, jak to było? Czy na przykład te bity, które są tutaj na płycie, robiłeś razem z Żarem na przykład, czy robiłeś je sam i prezentowałeś je Żaremu i Żary wybierał? Różnie tak naprawdę. Było troszeczkę kawałków, które tworzyliśmy razem na zasadzie. Zacząłem robić perkusję i bas. Żary siedział na kanapie i pisał, rapując od razu jakiś temat, który rysował mi po prostu melodię, która by to najlepiej podkreśliła. A czasem było tak, że zostawałem na całą noc w studiu i Żary przychodził z rana i słyszał po prostu paczkę bitów i sobie wybierał, ale później i tak pracowaliśmy nad tymi numerami, nie? To właśnie, jak wyglądała taka praca, kurczę, u ciebie nad kawałkiem? Najpierw był tekst, czy najpierw bit? To bywało różnie tak naprawdę. Zazwyczaj jestem za tym, żeby pisać numery pod konkretny beat, tak? Wtedy się najlepiej odnajduję, bo ciężko mi jest pisać numery bez bitów tak naprawdę. I wszystkie numery, które napisałem poza jednym, napisałem w studio, ponieważ jest to dla mnie najlepsze miejsce do pisania, bo mam tutaj dużo spokoju i dużo muzyki, tak? Że tak powiem. No i tak to wyglądało po prostu. Jak a propos jeszcze tutaj bitów, no jak Szwed powiedział, że robiliśmy parę razem, oczywiście jeden bit mieliśmy chyba do numeru z Bilonem, mam co wspominać, to w ogóle bit jest sprzed ilu lat? Sprzed 4 lat. 4 lata. I później ten bit oczywiście przechodził pewnego rodzaju transformację, tak, żeby dogonił resztę kawałków, które zostały stworzone tak naprawdę przez ostatnie pół roku, tak. Czyli jest jakaś świeżość, więc ten beat musiał jakby się obronić, tak. A nie uważasz, Żary, że twoi fani to jednak spodziewają się takich bitów mniej nowoczesnych, bardziej oldschoolowych? No posłuchaj, tak naprawdę ja sam się nie spodziewałem takich bitów, bo to, co stworzyliśmy, to wyszło tak naprawdę na ostrym spontanie, ponieważ jak wiadomo, jestem znany jako Żary, klasyczne bity, tak, i wszyscy chyba się tego spodziewają, ale ta płyta ich zaskoczy pod tym względem, pod względem warstwa muzyczna jest naprawdę rozbudowana, Szwedzik tutaj zrobił grubą robotę i jak wyszliśmy do studia, po prostu zaczęliśmy pracować, tak, a jak zaczęliśmy pracować, to zaczęliśmy robić to, co nas cieszy, tak? Tak, to, co czuliśmy i to w tym jest zajebiste po prostu, że pomimo jakiegoś tam zamysłu, jaki mieliśmy, wszystko wyszło troszeczkę inaczej, ale jesteśmy z tego mega zadowoleni, a ja jestem chyba najbardziej z tego zadowolony. Z tego, co zrobił Szwed, z tego, jak ja się sprawdziłem, bo mamy szybsze tempa niż można było mnie usłyszeć w starych numerach, a
to tak naprawdę zostawiam ocenie ludziom, tak, którzy będą tego słuchali, którzy kupią płytę i zobaczymy, czy im się to spodoba. Mam nadzieję, że im się to spodoba, bo mi się podoba, dla tak naprawdę najważniejsze jest to, żeby mi się podobało, bo jeżeli mi się będzie podobało coś, to wkładam wtedy w to 100% pracy, tak, i wychodzi wtedy to najlepiej, jak może być. Dla mnie wyszło to zajebiście i jestem mega dumny z tej płyty. Wiadomo, troszeczkę musieliście poczekać, sam musiałem poczekać na tą płytę też długi czas, żeby dojrzeć. Może to też jest może trochę takim wynikiem mojego lenistwa, że nie zrobiłem wcześniej tego materiału, nie czułem takiej potrzeby, a teraz w momencie, gdy zawiesiliśmy działalność jako Hemgru, jest to najlepszy moment na to, żebym wydał ja w końcu swoją solową płytę. Wiadomo, Bilon wydał Joint Pęk, trzy razy nie. Teraz ja wydaję swój chłopak, no a za chwilę jeszcze zobaczycie, co dla was tam przygotowujemy. Szwedu, a mam takie pytanie do ciebie. Jak ty w ogóle pojawiłeś się w Dilgangu? Bo tak jak niektórzy obserwowali to, co się dzieje na scenie, no to mogą cię kojarzyć z żywym rapem, ale chyba ty już przed żywym rapem się pojawiłeś. Tak. Pierwszym albumem, jaki wydałem pod szyldem Hemp Records, to była płyta Jaśka, nazwij to jak chcesz. Następnie była płyta Jedność. Tak naprawdę do Dilgangu trafiłem w 2008 albo 2009 roku poprzez Wilka, który gdzieś tam obserwował mnie jeszcze z czasów Molesty, gdzie do chłopaków ze swojej wysyłałem bity. Mieszkałem jeszcze wtedy w Chełmie. Pozdrawiam cały Chełm. I tak trafiłem po prostu do ekipy, no. A słuchaj, Żary, a do ciebie mam pytanie, bo zanim wydałeś swoją płytę solową, nagrałeś mnóstwo gościnnych kawałków. A widzę, że nie zrobiłeś tak, że ci, którzy prosili ciebie o twoją zwrotkę, to teraz wiele tych osób nie ma u ciebie na płycie, prawda? Czyli to takie bartery nie wchodzą w grę. Nie, jak najbardziej wchodzą w grę, ale przecież to nie jest, że tak powiem, wymogiem, że ja nagrywam, to ktoś mnie zaprasza, to ja od razu muszę się tym samym odwdzięczyć i zaprosić tego kogoś na płytę. Jak najbardziej wszystkie numery, które moje gościnne, które nagrałem, są to numery do naszych bardzo dobrych znajomych, przyjaciół z rap sceny, z którymi się zawsze trzymamy razem i z którymi pewnie nieraz jeszcze stworzymy jakiś fajny numer, tak? I tak jak powiedziałem wcześniej, no to oczywiście chciałbym z nimi nagrać, ale no, nie na tą płytę, ponieważ nie ma w tym momencie miejsca, prawda? Jak już mówisz, że ludzie narzekają, że tak dużo gości, no to wiesz, jeszcze więcej by się nie zmieściło, bo już wtedy w ogóle nie wiem, czy byliby zainteresowani tą płytą, tak? Chyba, żebym sobie wziął w samych, wiesz, najlepszych tych, którzy są teraz na topie, ale nie o to w tym wszystkim chodzi, tak? I na pewno, ziomale, jeszcze coś nagramy. No właśnie, a już skończyłeś tą płytę, myślisz o jakiejś następnej produkcji? Coś się dzieje, coś się robi już? Znaczy, coś tam się dzieje, coś o czymś się myśli, coś się robi. Tak naprawdę nie wiem, czy coś mogę powiedzieć, ale powiem. No na pewno następnym projektem będzie spod szyldu Dilgang, tak? Hemp Records. No to będzie projekt Kaczego i Bilona Epka. Później z tego, co wiem, to Bilon szykuje solowy projekt, no a później szykujemy totalne zaskoczenie, na którym już będę się udzielał tak porządnie na tym, tak? No a oczywiście chcę pójść za ciosem i nie zaprzestać, że tak powiem, na jednej solówce, tak? Jak już nagrałem tą solówkę, no to można na pewno czekać na moją następną solówkę. I wydaje mi się, że nie będziecie musieli czekać 12 lat, tak jak teraz. Szwed, to jeszcze mam jedno pytanie do ciebie, pewnie też często zadawane tobie, no bo współpracowałeś z Jaśkiem NBH. Jak ta współpraca dalej wygląda? No nie ma współpracy. Temat się gdzieś urwał. Nie wiem, czy przez poróżnienie, czy sytuacje życiowe, tak naprawdę trzeba by było wziąć tutaj Jaśka też i wspólnie o tym pogadać, bo jak na ten moment nie mam zdania na ten temat, no. Tak naprawdę wiesz, no Jasiek poszedł swoją drogą, nie mamy na co dzień kontaktu z nim, nie, tak naprawdę nie wiemy, co się u niego dzieje, nawet chyba na swoich fanpage'ach się za bardzo nie udziela, muzycznie, rapowo też nie, jakoś w ostatnim czasie go nie słychać o nim, więc pewnie się realizuje po swojemu, tak, kurde, nie wiem, jak wygląda dzisiaj jego życie, ale no nie ma go tu z nami na pewno, tak. A słuchaj, a jak to jest u ciebie? Na przykład wydając tą płytę,
no, spodziewasz się tego, że ona na przykład przyniesie ci, wiesz, dużo koncertów, że zarobisz na niej? No dobre pytanie, oczywiście, że jak ktoś nagrywa płytę, to chce grać koncerty, tak? Ja też chcę grać koncerty i na pewno zagram mnóstwo koncertów, ale no przecież nie robimy tego po to, kurde, żeby od razu myśleć, ile się z tego wyciągnie, kurde, tak? Każdy chce grać koncerty, wiadomo, no moja płyta, to może nie jeden powie, że trochę już za późno na moją solowy album, ale jeszcze, wiesz, jest trochę przede mną drogi, kurde, na tej rapowej scenie. Mam nadzieję, że ta płyta, którą teraz nagrałem, będzie dla wielu ludzi zaskoczeniem, miłym zaskoczeniem, którzy tak naprawdę będą ze mną i, wiesz, i na dobre i złe, tak, że tak powiem, no. Każdy chce grać koncerty, fajnie się czujemy na koncertach, jest to przyjemność pożytecznym oczywiście i jak najbardziej tak, mam nadzieję, że pogramy dużo koncertów i spotkamy się w niejednym fajnym mieście, na niejednym fajnym melanżu. A jak jest z teledyskami? Czy też już to już jest zaplanowane? Wiesz, ile będzie teledysków promowało twoją płytę? Znaczy konkretnej cyfry nie mamy, ale w tym momencie mamy już nakręcone 4 teledyski, które się ukażą do premiery, a po premierze oczywiście będę was dalej karmił swoją brzydką twarzą. Swój chłopak Żary. Kurczę, a Żary, powiedz właśnie, te teledyski, jak kręcisz to, co masz już jakąś ekipę, taką stałą od teledysków, czy przez cały czas jakby sprawdzasz tutaj teren i próbujesz z różnymi osobami? Znaczy tak, pierwszy klip nakręciłem tak naprawdę tu od Szweda, mieliśmy kontakt z kolegą od niego z miasta, z Maćkiem Głazem, on się zajął teledyskiem od porażki do zwycięstwa. Drugi klip, który już chyba w tym czasie, jak będzie wywiad, to już będziecie mogli go obejrzeć, jest klipem z TMS-em i ten klip nakręciła ekipa ML Films. No i 2 następne klipy, o których jeszcze nie będę mówił, są już też nakręcone przez Maćka Głaza. No i wydaje mi się, że będziemy współpracować z Maćkiem, kurczę, tak naprawdę, bo jest fajnym człowiekiem i robi dobre rzeczy, tak, więc współpraca tak będzie wyglądała na ten dzień dzisiejszy i tak jak mówię, do premiery 4 klipy, a po premierze mam nadzieję, że jak najwięcej. Maćka już kojarzyłeś tam od siebie z miasta? Tak, ale nie od strony filmowej. Tak naprawdę Maciek prowadzi małą wytwórnię z Chełma, która się nazywa Easy Monday. I tak naprawdę spotkaliśmy się tak, żeby się poznać. No, wiadomo, znać to go znam, no bo Chełm jest małym miasteczkiem, więc wiele osób się zna, ale tak naprawdę polecili mi go moi ludzie z Chełma i okazało się, że on chce, że my potrzebujemy osoby, która też się zaangażuje w cały projekt, a nie skakanie po prostu po różnych ekipach filmowych. Do tego dochodzi jeszcze Paweł Nowosad, który robi nam całą jakby sesję zdjęciową do płyty plus backstage, więc też go serdecznie pozdrawiamy stąd. Więc płodny Chełm póki co cały czas się broni. Żary, ale zdajesz sobie sprawę, że dzisiaj płytę promuje się nie tylko teledyskami, wywiadami, ale bardzo często też tutaj duży wpływ na sprzedaż płyt mają bify i disy. Powiedz, jaki masz stosunek do tych rzeczy? No to powiem tak, że jeżeli ma mi to przynieść sprzedaż płyt, nie wiem, jak mi zagwarantujesz, że sprzedam dzięki bifowi 20 tysięcy płyt więcej niż sprzedam, to możemy coś zaaranżować i możemy zrobić jakiś beef. Wchodzisz w to? Nie, no nie, raczej nie. Szwedu, a to było tak, że ty proponowałeś jakieś takie nowe brzmienia bardziej w bitach, a Żary tak starał się obstawać przy takim właśnie starszym swoim brzmieniu? Nie, takiej sytuacji nie było, lecz zależało mi na wprowadzeniu jakiejś świeżości do brzmienia. Taki mam etap. Po prostu to się może stąd bierze, a pierwszego tego dowodem była płyta Bilona, gdzie już przemycałem wśród oldschoolowych bardziej brzmień, nowoczesne. Bardziej na tej płycie poszedłem w elektronikę, sample się pojawiają, ale bardziej jednak ta elektronika mnie teraz kręci i w tą stronę chcę iść. Mhm. Żary, a ja mam do ciebie pytanie. Zauważyłem tutaj, tak jak ludzie rozmawiają o twojej płycie,
to się trochę martwią, że za dużo gościnnych udziałów, ale chyba tak dużo tak naprawdę ich nie ma. Martwią się, no dobrze, niech się martwią, mam nadzieję, że z tego martwienia wyjdzie zadowolenie tak naprawdę, bo oczywiście, to solówka, wiadomo, no niby solowy album to jest solowe kawałki, prawda, no Chudy ostatnio zrobił bardzo fajny album, miał jednego gościa, właśnie Wilka, i to jest bardzo dobry pomysł. Ja zrobię pierwszą płytę, gdzie chciałem mieć też naprawdę, tak naprawdę swoich przyjaciół na tej płycie. I w większości, oczywiście, jest 11 gości, w większości to są ludzie z Deal Gangu, o których nie mogłem zapomnieć pod tym względem. Tak naprawdę chciałbym mieć jeszcze więcej tych gości na tą płytę i się ograniczyłem do pewnego stopnia, czyli się ograniczyłem do Deal Gangu, można powiedzieć, poza jeszcze Masią i Dudkiem, tak? Czy dużo? To się okaże. O jedno, o czym pomyślałem przy takiej ilości gości, to starałem się w każdym kawałku, gdzie mam gości, starałem się nagrywać dwie zwrotki, tak? Żeby też jakiś ten numer miał równowagę, prawda? W ten sposób. A słuchaj, a dlaczego nie zaprosiłeś na przykład Palucha? No, on jest przecież też w Deal Gangu, Rychu Peja, to też przecież zaprzyjaźniony z Deal Gangiem raper. No i takie kawałki na pewno by dobrze zaprocentowały tutaj, wiesz? No, na pewno nie ma co ukrywać, żeby zaprocentowały, ale czy o to w tym wszystkim chodzi? Moim zdaniem chodzi o to, żebym ja był zadowolony, tak? I chciałbym, oczywiście, jak powiedziałem wcześniej, że chciałbym jeszcze z wieloma ludźmi nagrać. Oczywiście też miałem i czy Ryśka, czy Palucha, czy Kaliego, czy wielu innych ludzi z polskiej sceny, którzy są naszymi przyjaciółmi, których znamy od wielu lat, tak? I oczywiście chciałbym z nimi zrobić kawałki, tylko że jak wziąłbym Deal Gang cały, tak? To do tego bym chciał dorzucić jeszcze z 15 zawodników i musiałbym zrobić chyba płytę trzypłytową. Ale od czasu, kiedy nie jest to już liczone do złota, widzę, że trzypłytowe płyty nie wychodzą, więc ja też nie zrobiłem. Słuchaj, Szwedziu, a powiedz, jak teraz obserwujesz producentów polskich hip-hopowych? Kto twoim zdaniem tam fajnie miesza ostatnimi czasy? Chris Carson przede wszystkim, czołówka. Mateo, wiadomo, no stary, że tak powiem, bez obrazy, wyjadacz. Od tej strony, że tak powiem, bardziej ulicznych graczy, no to tam Poszfix i Profus, też dobrzy gracze, Wrotas, który z Alkopoligamią jest w tandemie. No tak naprawdę trochę tych producentów z Polski jest, którzy trzymają poziom, więc przebicie się przez tak wielu dobrych producentów nie jest łatwe. A podoba Ci się taka koncepcja, jeden raper, jeden producent? Chciałeś coś takiego zrobić, czy na początku miałeś koncepcję, że będziesz bity brał tak od wielu ludzi? Podoba mi się, oczywiście, że mi się to podoba, bo jakby mi się to nie podobało, to bym się tego nie podjął. Sprawa wygląda tak, że Szwed jest moim przyjacielem wieloletnim, tak? I rozwija się cały czas, z roku na rok robi coraz lepszą robotę. Mamy studio właśnie, w którym się teraz znajdujemy, Hemp Studio, tak, więc dlaczego nie zrobić tego razem, pomyśleliśmy, rozumiemy się bez słów, można powiedzieć, pod względem muzyki i dlatego się na to zdecydowałem. Pomimo tego, wiadomo, że jak ograniczasz się do jednego beatmakera, to może się wydawać, że płyta będzie taka sama, tak? Tak samo jak jeden człowiek ci robi teledyski, to widać, że to jest ręka jednego człowieka. Tak samo jest pod względem muzyki, prawda? No, ale na tej płycie nie będzie to zauważalne. Jeżeli wydaje mi się, że jakby może te numery nie były podpisane, że to jest Szwed, to ludzie mogliby się zastanawiać, kto to jest, prawda? A to jest dla mnie bardzo dobry pomysł, zrobiliśmy bardzo fajną rzecz i jestem zadowolony. Oczywiście mam też mnóstwo kolegów beatmakerów, o których chciałbym nagrać na ich produkcji, na ich produkcjach. Chciałbym nagrać na ich bitach numery, tak? Ale tu się ograniczyliśmy do rodziny, tak jak i do featuringów, do rodziny się ograniczyliśmy. Tak samo ograniczyłem się do bitów rodzinnie, tak? Deal Gang, familia. Dobra, a powiedz w takim razie, Szwedzik, to kiedy żeście zaczęli tak naprawdę mocniej pracować w studiu nad tym, nad tą płytą? Zaraz po wakacjach, to był wrzesień, skończył się okres wyjazdowy, koncertowy, wakacyjny i zaczęliśmy po prostu cisnąć ten album, tak?
Wszystko mamy robione w jednym miejscu od nagrywania wokali, miksu, masteringu. Wszystkim się zajęliśmy sami tutaj. Pracowaliśmy nad brzmieniem, dogrywaliśmy muzyków także tutaj. Jedyne wokale, które zostały nagrane poza studiem, to jest refren TMS-a w utworze Kolejny Dzień. U Zbyla pewnie nagrywa. U Zbyla nad studio. Pozdrawiam cię, Zbylu. Bardzo dobra robota. I tak naprawdę, no tyle chyba. No ale była jeszcze chyba tutaj taka przerwa, że studio w pewnym momencie było nieczynne, był remoncik, tak? Był remoncik, ale to był remoncik trzytygodniowy, tylko że to był w najgorszym czasie ten remoncik, prawda? W czasie, w którym mieliśmy naprawdę dużo pracy, bo wiadomo, tak jak Szwed powiedział, od września weszliśmy i tak już pracowaliśmy dzień i noc, można powiedzieć, ale we wrześniu już mieliśmy 10 szkieletów numerów, jak powiedziałem wcześniej, więc po prostu musieliśmy to podopieszczać i ponagrywać jeszcze jakieś tam pozostałe zwrotki. W wielu kawałkach też dogrywałem zwrotki w późniejszym czasie i od września zaczęliśmy tak grubo pracować. Już wtedy też byliśmy umówieni na datę wydania płyty. No i przyszedł pan administrator i powiedział, że niestety, ale 3 tygodnie zamykamy studio, bo wymieniając się w całym bloku, tak? Więc nie byliśmy z tego powodu zadowoleni, ale też nam się to przydało, ponieważ trochę odpoczęliśmy, prawda? Bo jednak dzień i noc spędzamy, więc czasami wyjść na powietrze jest dobra sprawa, dotlenić się. A słuchaj, jeszcze pytając tak o brzmienie. Widziałem, że już pojawiały się jakieś pierwsze tutaj oceny kawałków singlowych i tutaj ludzie dostrzegają fascynację sceną brytyjską. Kurczę, czy ty się jarasz sceną brytyjską? Jak najbardziej. Zaszczepił mi to właśnie Kaczy. Przywiózł mi jakieś 2 lata temu parę dobrych mixtape'ów i naprawdę tak naprawdę zajawił mnie tym. Gdzieś tam to we mnie zawsze grało, ale tutaj jakby obudził we mnie po prostu to brzmienie takie grajmowe. Mniej trapowe, a bardziej grajmowe. Słuchaj, a zauważyłeś, że polski uliczny hip-hop szedł jakby taką swoją drogą, a teraz właśnie tak niektórzy zaczynają się inspirować francuskim hip-hopem albo właśnie tym brytyjskim, a nie tak jak kiedyś, kurczę, tym amerykańskim. No wiesz, kurde, no każdy ma swój gust, tak? Przecież to jest normalne. Każdy ma swoje ucho i każdego jara coś innego. No i jest to normalne, że jak słuchasz czegoś na bieżąco, to poniekąd też, kurde, wprowadzasz to, że tak powiem, w swoją twórczość, tak? W większym lub mniejszym stopniu, wiadomo, no nie można też przesadzać, nie można ściągać przede wszystkim patentów w 100%, tak? Ale jeżeli ktoś się inspiruje, daje mu tą inspirację, tak? Czyjaś muzyka, to jak najbardziej, czemu nie, prawda? Oczywiście, Francja jest... Dużo ludzi słucha w Francji, w Polsce, wiadomo, dużo raperów też słucha i widać to i w tekstach, w stylu nawijania i w teledyskach, no i wiadomo, no, czerpią z tego inspirację, więc czemu nie, tylko nie ściągać, kurde, tak? Można się inspirować, ale nie kserować jak najbardziej. Anglia, tak jak Szwed powiedział, no tu Kaczy, nasz przyjaciel, nas zaszczepił konkretnie tą Anglią, siedzimy, oglądamy teledyski i tak samo, kurczę, no i... Jest fajnie, no po prostu. Każdy niech robi to, co mu się podoba, oby z głową i do przodu, tak? A jakbyś miał takie różnice między tym hip-hopem, który jest we Francji, bo też jest dużo takiego nowoczesnego, trapowego hip-hopu, a ten brytyjski właśnie, to gdzie jest taka różnica? Może to trudne pytanie. No pytanie jest trudne, bo jeszcze trudniejsze pod tym względem, że może gdybym znał język francuski, więc chodzi, czy tam perfekt angielski, to mógłbym się więcej na ten sposób wypowiedzieć, bo dla mnie najważniejszy jest przekaz w tekście i słowa, które są tam zawarte, tak? Muzyka oczywiście musi bujać też, cieszyć ucho, ale najważniejszy w rapie dla mnie jest przekaz i słowo, prawda? Jeżeli ktoś tam pierdoli bzdury, nie wiem, o tym, że nie, kurde, 18-latek pierdoli o tym, że jest gangsterem i kurwa chodzi z bronią, wiesz, no to niech on se idzie tam u siebie w piaskownicy, kurde, tak pogadać i może tam zrobi jakąś, kurde, wiesz, karierę, kurwa, w tej piaskownicy, tak? No i ważne jest to, żeby nie pierdolić bzdur, bo jesteśmy raperami, za którymi mamy za sobą tłumy ludzi, prawda? Tłumy ludzi nas słuchają i
gdzieś poniekąd jesteśmy dla nich autorytetami, tak? Nigdy, nie, wiadomo, nie mówimy, żeby się, tak, żeby się wzorować, czy coś tam, kurde, żeby brać z nas przykład, wiadomo, tak? Ale no, trzeba być autentycznym w tym, co się robi, tak? Bo prędzej czy później to wyjdzie szydło z worka, jak to się mówi, i, no i prawda wyjdzie na jaw i wiadomo, kto jest kto, tak? Ja nigdy, kurde, nie pierdoliłem bzdur w kawałkach, zawsze podchodzę do tego z serducha, tak? Po prostu z serducha. Mój rap jest prosto z serducha i zawsze taki będzie, choć wielu może mi zarzucić to, że jestem monotematyczny, czy jakiś tam inny, tak? Ale to jest moja jazda. Jak komuś się nie podoba, to wiadomo, nie musi tego słuchać, tak? Jak komuś się to podoba, jest ze mną, pozdrawiam. No właśnie, no w paru twoich kawałkach słyszałem, że tak mówisz jakby prosto do swojego słuchacza, do tego, którego widzisz na koncertach, mówisz o tym, że tak naprawdę to, co ty robisz, to jest właśnie dla tych słuchaczy i że to jest bardzo ważny element tej całej gry, prawda? Znaczy, całej gry, słuchacze są bardzo ważnym elementem, my jesteśmy bardzo ważnym elementem i razem tworzymy tą zajebistą atmosferę na koncertach, tak? Ja zawsze jestem otwarty do słuchacza, gdzie jeździmy na koncerty, poznajemy mnóstwo ludzi, nie zawijamy się gdzieś po koncercie, wiesz, na backstage i tylnym wyjściem, a jakby szybciej do hotelu, tylko wychodzimy do ludzi, mamy z nimi bezpośredni kontakt, tak? Zawsze i że tak powiem, coś tam sobie można się napijemy i coś tam jeszcze do tego, pogadamy sobie fajnie, poznajemy mnóstwo zajebistych ludzi, tych mniej zajebistych też, kurde, i pozdrawiam ich wszystkich serdecznie, tych, których poznałem na koncertach, tak, i mamy dużo kontaktów dzięki temu. No i co więcej mogę o tym powiedzieć, no my, tak jak ty mówisz, tak jak w moich tekstach, tak, oni są dla mnie, ja jestem dla nich po prostu i razem tworzymy tą jedną fajną, kurde, całość. Okej, to w takim razie może zobaczymy sobie teraz teledysk Od porażki do zwycięstwa. O to chodzi. Miłego oglądania. Te same twarze, które widzę tu na co dzień. Te same twarze, które widzę tu na co dzień. Te same twarze, które widzę tu na co dzień. Żyjące w zgodzie mimo różnych niepowodzeń. Te same twarze, które widzę tu na co dzień. Żyjące w zgodzie mimo różnych niepowodzeń. Kiedyś się tliło, dziś płonie gruby ogień. On będzie płonął, póki nie zamkniemy swoich powiek. Każdy przeżycie idzie swym tempem. Jeden spacerem, a drugi biegnie. W bogactwie biedzie, odnajdziesz szczęście. Ważne człowieku, co cieszy twoje serce. Twoje serce musi mieć na kogo bić. Bo samotność żera dziś jak pasożyt. Nie daj się słamsić, nie daj się znoić. Stajesz do walki, nie daj się pobić. Wpierdol od życia najbardziej boli. Zrozum jest wtedy, gdy wyjdzie z niewoli. Musisz być wolny i po swojemu iść. Niech daje radość ci twojego życia styl. I kiedy płaczesz, niech to będą szczęścia łzy. Bo żyjemy po to, by spełniać każde swoje sny. It's puro, man, everything we fucking do. Od porażki do zwycięstwa, każdy dzień ziom, to jest lekcja życia wzięta na zakrętach. Najważniejsze nie wymiękać i nie pękać, gdy coś nie gra. Wszystko ziom jest w swoich rękach. Zapamiętaj słowa w wersach, musisz walczyć, by zwyciężać. Od porażki do zwycięstwa, każdy dzień ziom, to jest lekcja życia wzięta na zakrętach. Najważniejsze nie wymiękać i nie pękać, gdy coś nie gra. Wszystko ziom jest w swoich rękach. Zapamiętaj słowa w wersach, musisz walczyć, by zwyciężać. Od porażki do zwycięstwa, droga długa, droga kręta. Jak od smutku do radości, od niewoli do wolności. Twoje słabości dziś łamią twoje kości. Ty musisz się ich pozbyć, one nie znają litości. Nie znają litości, nie znają wcale. Aby zwyciężać, musisz mieć wiarę. Jak się załamie, stracisz nadzieję. Wszystko zamiecie, gdy wiatr zawieje. Kończysz karierę, kiedy dasz ryć sobie beret. Zdaj sobie sprawę z tego, że nie jesteś zerem. Dziś musisz lecieć i stawiać sobie cele. Ale wszystko rób tu z głową, by nie gryzło cię sumienie. Często latami pracujemy na szacunek. Stracić możemy go w jedną sekundę. Kto sieje wiatr, ten zbiera burzę. Przed odpowiedzialnością nie da się uciec. Od porażki do zwycięstwa, każdy dzień ziom, to jest lekcja życia wzięta na zakrętach. Najważniejsze nie wymiękać i nie pękać, gdy coś nie gra. Wszystko ziom jest w swoich rękach. Zapamiętaj słowa w wersach, musisz walczyć, by zwyciężać. Od porażki do zwycięstwa, każdy dzień ziom, to
jest lekcja życia wzięta na zakrętach. Najważniejsze nie wymiękać i nie pękać, gdy coś nie gra. Wszystko ziomie w swoich rękach. Zapamiętaj słowa w wersach, musisz walczyć, by zwyciężać. Od porażki do zwycięstwa, każdy dzień ziom to jest lekcja życia wzięta na zakrętach. Najważniejsze nie wymiękać i nie pękać, gdy coś nie gra. Wszystko ziomie w swoich rękach. Zapamiętaj słowa w wersach, musisz walczyć, by zwyciężać. Szwedzik, a ty, no wiadomo, robisz bity, ale podobno ostatnio też zaczynasz trochę DJ-ować, hype'ować. Jak się czujesz w tych nowych funkcjach? No właśnie tak jak Żary wspomniał, znam zazwyczaj po każdym albumie wszystkie teksty na wyrywki, więc czuję się w miarę pewnie. No na pewno trzeba potrenować, jeśli chodzi o hype'owanie, troszeczkę trzeba wyrobić wokal. No ale już zagrałem parę koncertów z Ryfą, z Chudym HZD przy płycie Bilona też staram się mu pomagać ze stanowiska, że tak powiem, DJ-skiego. No a jeśli chodzi o DJ-owanie, no to myślę, że DJ-em jakimś wybitnym nie jestem ani nie chcę być tak naprawdę, bo na scenie się dobrze czuję przy Akajce, dobijając po prostu rytmy. A odpalenie bitu i zrobienie paru tyfy chyba nie będzie problemem, no. Ale co, szkoli się trochę DJ-a Grama w tym kierunku? No tak naprawdę Gram by bardzo chciał, żebym mógł go też wspomagać czasem, ale ja nie czuję tego, tej zaszczepki takiej, kurde, DJ-skiej. Bo żeby być dobrym DJ-em, umówmy się, trzeba naprawdę wyskreczować, wytrenować rękę przez wiele, wiele lat, żeby to był sznyt, kurde, taki jak na przykład ma, nie wiem, DJ Eprom, Falcon czy Stiz, tak? Dary, a ty współpracowałeś z wieloma DJ-ami. Mógłbyś tak pokrótce wymienić, z jakimi DJ-ami współpracowałeś? Czy z wieloma? No tak naprawdę my jak... już współpracujemy, to staramy się współpracować na lata, żebyśmy się rozumieli w 100% na scenie i jak jeździliśmy z Hemgru, to oczywiście bardzo dużo graliśmy z DJ-em Stizem, pozdro. Ale wcześniej chyba też, jak coś DJ-em? Przed Stizem? Kurczę, teraz to ci powiem tak naprawdę... Mini? Mini był, ale Mini nie był, wiesz, DJ-em Hemgru. Kurde, Stiz był DJ-em Hemgru, który jeździł z nami oficjalnie na koncerty, a Mini był, wiesz, też, że tak powiem, nie chciałbym tego źle nazwać, tak, w zastępstwie był na przykład, jak nie wiem, no, jak Stiz miał katar na przykład, nie, czy był chory, czy się rozchorował, czy nie mógł też jechać na koncert, tak, to wtedy oczywiście Mini go zastępował, też był kolega z Częstochowy, jeździł przez nami, DJ Boski, no i później, gdy DJ Boski już też przestał z nami jeździć, na jego miejsce też kolega z Częstochowy, DJ Gram, który mieszka dwa piętra wyżej, tak naprawdę, i no i to taka nasza przygoda z DJ-ami, wiesz, znamy mnóstwo DJ-i oczywiście, ale jak już pracujemy, to chcemy, wiesz, współpracować na lata, bo kurczę, bo wtedy to też słychać i widać na scenie, wiesz, nie musisz się do niego odwracać i mu mówić, że coś nie poszło, albo żeby coś puścił, tak, bo on, kurde, doskonale to wie, tak, no i tak jak mówię, no, najprzyjemniej mi się współpracowało z DJ-em Stizem i z DJ-em Gramem oczywiście, bo robili super robotę, tak, DJ Mini oczywiście też jest dobrym ziomeczkiem, jeździ z nami na koncerty, nigdy nas nie zawiódł, też go pozdrawiamy serdecznie i pewnie nieraz będziemy mieli okazję gdzieś razem zagrać, tak? Szczególnie, że DJ Mini to jeszcze jest i kierowca, i ochrona, i DJ. Złota rąsia, no złota rąsia, jeszcze jak zabierze psa ze sobą na, kurde, na wycieczkę, to jest super. Tak, jego piesek jest bardzo fajny, bardzo malutki. Fajny. Malutki psiunka. Malutki pies. Dobra, a jeszcze tak podpytując o jakby to, co się teraz dzieje, czy obserwujesz jakoś tą naszą scenę polską hip-hopową, czy trochę jakby nie? Oczywiście sprawdzam, co ziomale tam wypuszczają na bieżąco, dzieje się tych rzeczy mnóstwo, mnóstwo fajnych rzeczy, mnóstwo też tych mniej fajnych. Obserwuję, aczkolwiek przy tworzeniu płyty to nie było tego zbyt wiele, wiesz, bo gdzieniegdzie, kurczę, też jak słucham polskiego rapu, oczywiście teksty ci zapadają w bańce, później gdzieś może przez przypadek to wykorzystać, w ogóle tak się zastanawiałem przy jednym tekście z mojej płyty, czy przypadkiem ktoś tego teraz nie użył i czy gdzieś tam podświadomie tego nie użyłem, kurde, słuchając jego, tak, więc to się okaże.
jak wyjdzie płyta. No i co? I obserwuję, ale zazwyczaj obserwuję ziomali, kurczę, i tak, no, na polskiej scenie, prawda? Mhm. Nie patrzę, jest też mnóstwo, kurwa, dziadostwa, które gdzieś tam, wiesz, ja mam takie szczęście, że ja nie posiadam, kurde, Facebooka, tak? I przez to też nie widzę tego, kurde, wszystkiego, co tam się dzieje. Mam fanpage, na którym nie mogę odwiedzać ludzi, kurde, tylko ludzie mogą mnie odwiedzać, mogę sobie z nim podyskutować gdzieś tam na prywatnych wiadomościach, ale nie mam oficjalnego Facebooka swojego, takiego, gdzie mógłbym obserwować wszystko, co ludzie, kurde, wrzucają. A pamiętam, że parę lat temu miałem Facebooka i strasznie mi dużo czasu to pożerało, kurde, tak? Strasznie dużo czasu, kurde. Nie potrzebuję tego, tak? A wiadomo, że taki, kurde, Facebook to pomaga ci na to, żeby być na bieżąco też w różnych rzeczach, bo wiesz, no możesz sobie sprawdzić jakieś portale hip-hopowe oczywiście, ale jednak, kurde, wiesz, często tam nie bywam. Aczkolwiek obserwuję prężnie, co robią moi dobrzy koledzy na polskiej scenie, tak? A Instagrama to chyba bardziej aktywnie, że tak powiem. Tak, tak, no na Instagrama jeszcze mam zajaweczkę, nie wiem, wiem, że jest jeszcze coś w stylu Snapchat, tak, którzy, kurde, podobno wszyscy raperzy po większości mają i że też jest to przydatne i potrzebne, no jeszcze się nie odważyłem na taki ruch i chyba chwilowo się jeszcze nie odważę, no kurde, bo no wiadomo, no fana interesuje to, co się u ciebie dzieje na bieżąco, kurde, wiesz, w codziennym życiu, nie tylko informacje takie bieżące, że płyta, teledysk, featuring, ktoś, coś tam, ale też chcą wiedzieć, co się u ciebie dzieje, kurde, na co dzień prywatnie, tak? A ja w tym temacie się ograniczam do Instagrama tylko. Ale ty ogólnie kiedyś miałeś taką, pamiętam, fazę, że raczej nie lubiłeś się promować, kurczę, i uważałeś, że muzyka sama się obroni. Ja mam dalej taką fazę, wiesz, dla mnie taki wywiad z tobą, kurde, tak, to też jest wyzwanie, bo nigdy nie robiłem wywiadów, tak, nie udzielałem wywiadów nigdy i to też jest dla mnie czymś nowym, no kurczę. Wiesz, wydajesz płytę, musisz, jak to mówią, poświecić mordą, kurde, czego ja nie lubię, tak. Ale mam nadzieję, że pójdzie to w dobrą stronę i że poprzez te wywiady gdzieś tam ludzie się dowiedzą troszeczkę więcej o mnie, o tym, co robimy tu ze Szwedem i na bieżąco to, co się będzie u mnie działo, tak? I także dlatego wolę sobie przeprowadzić wywiad z kolegą, którego bardzo dobrze znam. Jest mi wtedy wygodniej i bardziej elastycznie. I jest luźna rozmowa, tak? Wiadomo, mogę sobie porozmawiać z każdym oczywiście i pewnie nieraz będzie ku temu okazja. Ale tak jak ty mówisz, promocja jest potrzebna, nie każdy musi ją lubić. No właśnie, Szwedzik, ale widzę, że ty to się dobrze promujesz. No gdzieś dbam o to. Bardziej chodzi o promowanie twórczości też, nie, a nie twarzy. Aczkolwiek pokazanie się w klipie też jest jakiegoś rodzaju promocją, tak? A dwa, że nie wysyłam tylko paczek bitów, tylko się staram pracować z raperem nad całym konceptem jakby. Więc to się stąd bierze mniej więcej. Dla przykładu mogę podać zawsze taki duet Evidence i Alchemist, tak, który gdzieś tam zawsze z tyłu, kurde, pod ścianą wspiera tego rapera, czy Peja i Dex. No tak, to już trochę nieaktualne. No trochę tak, ale wiesz, można robić to, tak, żeby to w ten sposób wyglądało, działało, a o resztę social mediów jakby dbam. Chcę być na bieżąco ze wszystkim i nie zamulać, no. Na twojej płycie jest dużo bardzo melodyjnych refrenów, w niektóre sam się zaangażowałeś, ale też wiele zrobiły dziewczyny, tak jak już wspominałeś, Masia i Ryfa, prawda? I jak ci się współpracuje z dziewczynami na takiej ulicznej produkcji? Znaczy, Ryfa nagrała zwrotkę, Masia nagrała jak najbardziej refren, bardzo sympatyczny, Ryfa jak zwykle zamiotła kawałeczek. Wiesz, no z Ryfą znamy się już od lat tak naprawdę, więc wiesz, tu jest bardziej wygodnie, że tak powiem, ale a z Masie poznaliśmy też gdzieś poprzez Metrowego, dziewczyna naprawdę utalentowana i tu z Arkiem wpadliśmy na taki pomysł, żeby ją zaprosić. No i jak się współpracuje? No współpracuje się, wiesz, no z nami się współpracuje zawsze, kurde, lajtowo i zawsze próbujemy sobie dobierać ludzi, z którymi się też tak samo współpracuje, tak? No i Masia właśnie zaśpiewała super refren, też będziecie mogli to usłyszeć pewnie niebawem.
No właśnie, a te refreny, czy czasami ty masz pomysł na linię melodyczną, prawda, kawałka i refrenów? To na przykład jak współpracowałeś z Masią czy z Metrowym, to sugerowałeś im trochę mniej więcej, co byś chciał, czy zostawiałeś im wolne pole? Pierwszą zasadą zawsze, pierwsza zasada jest taka w moim rozumowaniu, że dać wolną rękę artyście, jeśli nie pokazuje, że ma z tym problem, tak? A rzadko się tak zdarza, bo zazwyczaj artysta też jest kreatywny i płodny, więc tutaj staram się tego nie robić, a przy nagraniu jak najbardziej, jak coś tam mi się zaśpiewa troszeczkę inaczej, to staram się nakierować to. Ale tak, żebym tworzył refren, słuchaj, zaśpiewaj mi to, to, tamto, nie robię takich rzeczy, bo sam nie jestem dobrym wokalistą, więc unikam tego. Ale jak mam pomóc, to jak najbardziej się otwieram i pomagam. No właśnie, Metrowy bardzo fajny refrenik tutaj posadził, kurczę, wiesz, ale Metrowy to podobno jak on tak robi, to on zawsze ma ze 4 wersje refrenów. To też było tak tym razem? No, było tak, że Metrowy przyjeżdżał tutaj 2 razy w tym celu, żeby nagrać refren. Oczywiście zajebisty refren, bo innego nie mógł zrobić przecież, to jest normalna kolej rzeczy. Ale było tak, że najpierw nagraliśmy refrenik Metrowego, później go słuchaliśmy, Metrowy pojechał do siebie na Śląsk, po czym się zadzwoniliśmy i przyjechał drugi raz i tam porobił tych, tak jak to my nazywamy, fraglesów swoich, tak? Troszeczkę pod zwrotkę moją, troszeczkę pod swój refren i został troszeczkę, że tak powiem, dopieszczony ten refren, tak? A słuchaj, a jest jakiś kawałek, który zaczęliście robić na tą płytę, a on się, kurczę, na niej nie znalazł? Nie ma takiego utworu. Jakaś zwrotka, która gościnna na przykład, którą ktoś nagrał, a ona nie weszła? Jest jedna. O, czyja? Zostawmy to dla siebie. Nie, oczywiście wiadomo, że jak zapraszam gości, gdzieś też muszę być zadowolony, kurde, z ich wyczynów na tym materiale. I może nie, że wyrzuciliśmy, ale przerobiliśmy troszeczkę zwrotkę w kawałku z Dudkiem, tak? Który też już będzie teledysk na dniach i tam, ale to wiesz, to taki mały szczegół i w ogóle moglibyśmy nawet o tym nie wspominać, tak? No właśnie, a jak wyglądała tutaj, rozumiem, że kawałek z Dudkiem to też był jeden z takich z ostatnich nagranych na płytę? No może nie do końca, Dudek gdzieś od zawsze był w zamyśle, że tak powiem, wspólnego numeru, bo zapraszał nas na numery nie raz, ale to zawsze były gościnne numery, ja zawsze chciałem mieć z Dudkiem wspólny numer i myślałem o nim, tak nagrałem w tym numerze 3 zwrotki. Problem mamy tradycyjnie z refrenami, gdzie poprosiłem o to też właśnie Dudka i dograł refren i swoją zwrotkę, tak? Ale zanim jeszcze był Dudek w zamyśle do tego kawałka, to ja już miałem nagrane 3 zwrotki, a już w dalszym momencie pomyśleliśmy o tym właśnie, żeby akurat do tego numeru zaprosić Dudka. I co są 3 zwrotki twoje, jedna Dudka i refren? Zgadza się, refrenów tam jest też parę. No właśnie, a słuchaj, czy uważasz, że teraz to, bo niektórzy mówią, że właściwie teraz robiąc kawałek, no to bardzo trzeba się skupić na refrenie, bo jednak refren, no to jest ta rzecz, która wpada najbardziej w ucho, że czasami zwrotki mogą mieć fajną treść i ten, ale jak nie ma fajnego refrenu, no to, to nie działa. Czy wiesz, ja mam ze 2, może nawet, no 2 numery w ogóle bez refrenu, tak, więc może, nie wiem, zmieńmy, nagrajmy tam refren, jak ty tak mówisz, kurde. No to ostatni moment. No bo nie, już za późno, tak. Oczywiście refren jest takim momentem w numerze, który najczęściej ludzie powtarzają, tak. Zazwyczaj fajnie, żeby on był jakąś tam melodię miał ze sobą i żeby wpadał w ucho, no ale jak ja zawsze mówię, słowa, jeszcze raz słowa i przekaz, który tam jest zawarty, tak, jest najważniejszy, a... No i kurczę, wiadomo, no tak jak ty powiedziałeś, to refren zawsze niesie na koncertach ludzi i to jest moment, gdzie oni se powtarzają, śpiewają razem i też się, wydaje mi się, że często gęsto lepiej bawią, tak? A powiedz, jak ci się wydaje, który refren z twojej nowej płyty będzie jakby najbardziej zapamiętany, najbardziej go ludzie na koncertach będą śpiewać z tobą?
O, to już mi teraz pytanie zadał, bo mam parę takich refrenów tak naprawdę, wiesz, super jest, TMS się sprawdził super w refrenie, Masia ma bardzo przyjemny refren, nagrała w solowym kawałku swój chłopak jest takim refrenem, który wydaje mi się, że będą razem ze mną jechać, no jest metrowy super refren zrobił też, kurde, gdzie też pośpiewamy sobie troszeczkę razem, jest parę kawałków, mam nadzieję, że ludzie będą wszystkie śpiewać, no, refreny, tak? Okej, w takim razie dziękuję bardzo za wywiad, panowie. Dzięki, wujas. To może jeszcze parę słów do widzów Dilgang TV. Słuchajcie, 2 grudzień widzimy się w Poznaniu. Płytka dostępna w Empikach i na www.hempshop.pl. Wspierajcie, bądźcie z nami i róbcie dobrą robotę. My też zrobimy dla was dobrą robotę. Elo, Dilgang. To jaki teledysk na koniec proponujesz? Z TMS-em. Kolejny dzień. I pozdrawiamy, widzimy się na koncertach. Elo. Elo. Dzień, następny problem. Budząc się rano, chcę mieć myśli spokojne. Nie te niedobre, nie te okropne, tylko te, które przynoszą uśmiech na co dzień. Kiedy odpocznę, gdy zamknę powieki, dzień, na który czekam, nie nadszedł niestety. Wciąż mam nadzieję, że będzie dobrze. Myśli okropne, czeka już pogrzeb. I wschodzi słońce nad stołecznym miastem. Noc nieprzespana, nie wiem czy zasnę. Kocham poranki, kocham ten świt. Warszawski świt, z nim ja i ty. Aż chcę się żyć, iść dalej iść. Iść w stronę szczęścia, co rozjaśnia dni. Żyć po to, by spełniać marzenia. Nie marnujmy czasu, bo kręci się ziemia. Daje ogień mi na każdy dzień. Przy niej zapomina mi to, co złe. Nie ma już znaczenia, bo wszystko, co dobre w nas, wybucha milionem baw. Wybucha milionem baw. Następny dzień, piękna pobudka. Od rana po głowie skacze mi córka. Mała laurka, skarb mego życia. Dla niej tu żyję i dla niej oddycham. Gdzie bym nie był, myślę o tobie. Czego bym nie robił, wciąż chodzisz mi po głowie. Dajesz mi ogień na każdy dzień. Rozpalam go w sobie i wszystko co złe. Daje mi spokój, odchodzi w cień. Ważne by mieć kogoś, kto daje siłę. Samotność szera, ja sam to przeżyłem. Byłem na dnie, ale już się odbiłem. Nie chodzi tu o hajs, chodzi o psychikę. Masz myśli zatrute, no to kurwa masz lipę. Dziś twoje życie jest nic nie warte. Myśl pozytywnie, ziomeczku z fartem. Daje ogień mi na każdy dzień. Przy niej zapomina mi to, co złe. Nie ma już znaczenia, bo wszystko, co dobre w nas, wybucha milionem baw. Wybucha milionem. Każdy dzień przy niej zapomina mi to, co złe. Nie ma już znaczenia, bo wszystko, co dobre w nas, wybucha milionem baw. Wybucha milionem baw.